Większy samochód, tak, żeby nas zabrał. No to tam te żuki nyski chciały się zatrzymać. Jechał pewien pan z syrenką, takim starym modelem 104, z takimi drzwiami otwieranymi. Tak, tak jeszcze. Od razu, jakśmy machnęli, zatrzymał się, załadował nas, czterech nas z tyłu. Kolega taki był jeden tęższy, to musiał z przodu. Czterech z tyłu w syrence? Tak, tak, w syrence. Ten namiot pięcioosobowy z tyłu do bagażnika, żeśmy wsadzili, żeśmy jechali i skreszyły z tyłu ze zderzaka, ale żeśmy dojechali do Giżycka jakoś szczęśliwie. Widzę, że pan lubił towarzystwo. Czy mamy połączenie już? Halo? Dobry wieczór. Witam, proszę nam się przedstawić. Nazywam się Erwin Kloska, jestem z Tychów. Witamy pana, proszę bardzo. Panie Erwinie, tak. Z jakich dziedzin by pan mi pomocny byłby? Geografia, historia, gramatyka, ortografia, motoryzacja. A ze sportu coś? Nie bardzo. Nie bardzo? Tak. No, myślę, że jakoś sobie damy radę razem. Myślę. Jaki jest pański zawód włączony? Jestem ekonomistą. Witamy pana. Powodzenia. Proszę bardzo. Malarstwo i rzeźba. Panie Erwinie? No trudna sprawa. Ale myślę, że pierwsze pytanie. No, no właśnie. Pan tu gra, tak? Tak, gram. Proszę bardzo. W której europejskiej stolicy znajduje się Muzeum Louvre? Panie Erwinie? W Paryżu. Tak, zgadzam się, w Paryżu. W Paryżu, tak jest. Proszę bardzo. Koszykówka. Pan nie bardzo ze sportem? Nie bardzo. Chociaż no, to pan tu gra. Ja wiem. A w kosza pan gra? Znaczy, no nie bardzo. Koszykówka też mi nie bardzo odpowiada. Tylko myślę, że to drugie pytanie. No. Można by było spróbować. Oczywiście. Zagram z tej koszykówki. Proszę, za ile? Za 1000. Proszę, gram o 2000. Ile punktów zdobywa zawodnik, celnie wykonując rzut osobisty? Panie Erwinie? Jeden punkt. Tak, jeden punkt. Tak jest, jeden punkt. Bogaty smak i aromat kawy Gala umili każdą chwilę. Gala, co za przyjemność, co za smak. Przeżyj romans z kawą Gala. Jeden z 30 tysięcy romantycznych filmów może być twój. Prześlij 3 kody kreskowe z opakowań kawy Gala, by przeżyć romans z kawą Gala. Kwietniowy numer miesięcznika Sukces już w sprzedaży. Co Cezary Pazura zawdzięcza swojej żonie Weronice? Propozycje na wiosenny weekend. Polskie zamki i pałace zapraszają. Nicole Kidman, gwiazda Hollywood. Piękna, bogata i niebezpieczna. Jak odzyskać świeżość i urodę? Farmy piękności, oazy spokoju. Raport sukcesu. Porwania dla okupu, biznesmeni na celowniku. A ponadto najsławniejsi ludzie, najnowsze trendy i najpiękniejsze rezydencje. Skazuję pana na podwójną karę dożywocia. Zrobił to ktoś inny. Za to ja poszedłem siedzieć. Według reguły panującej w tym więzieniu, nadzieja zabija. Miesiąc karceru. Mam szansę wyjść na wolność. Ale życie bez nadziei traci sens. Tim Robbins, Morgan Freeman i 7 nominacji do Oscara. Skazani na Shawshank. Dzisiaj o 22.10. Mateusz Worek. Bożedar Iwanow. Będziemy dla państwa komentować Mistrzostwa Świata Korea-Japonia 2002. Chcesz obejrzeć na żywo wszystkie mecze mundialu? Zamów dekoder Polsatu w promocyjnej cenie. Tylko teraz. Oferta specjalna. Aktywacja jedynie 99 zł. Kaucja zwrotna tylko 100 zł. Taka okazja już się nie powtórzy. Zamów dekoder już teraz. Oferta ważna do 30 marca. Lub do wyczerpania zapasów. Przygotuj się na wielkie emocje. I trzymaj kciuki za polską reprezentację. Zadzwoń i zamów dekoder Polsatu. Możemy. No dobrze, udało się bez zmiany.
Zoologia. Zoologia. Jak pan z zoologii? No, wie pan, tak ogólnie. Ogólnie, no ja też tak ogólnie, nie bardzo z tej zoologii. Może byśmy zmienili? Proszę bardzo. Polskie filmy, seriale odpowiadały panu? Nie bardzo. Nie bardzo? No ale to pan gra, ja bez przerwy tutaj nie bierze. Znaczy ja zagram, zagramy z tego. Polskie. Proszę, losujemy pytanie z kategorii polskie filmy, seriale. Ale coś pan ogląda, panie Erwinie, prawda? Oczywiście, to. Za ile? Mam 3, tak? Tak. Najmniej mogę? Najmniej 1200. Zagram za 2. Proszę, gramy o 4000. Której instytucji prezesem był Ryszard Ochucki, bohater filmu Miś? Panie Erwinie. Jakiegoś klubu sportowego. Pan Krzysztof? Tak, był prezesem klubu sportowego Pęcza. Oczywiście, prezesem klubu sportowego. Proszę bardzo, panie Erwinie, no jednak pan ogląda. Tak. Jak to nie zna mi się, prawda? Anatomia człowieka. Byłaby druga zmiana. Byłaby druga zmiana. Czwarte pytanie. Czwarte pytanie. Na co zmienimy, panie Erwinie? Ja wiem. Czego pan jest taki bardzo mocny? Wie pan, to już jest czwarte pytanie. No ja wiem, może to gramatyka. Gramatyka. A może polityka dzieje najnowsze? Chociaż też czwarte pytanie. Niech pan, pan tu ma pewne te, pan tu jest szefem. To dobrze, może ta polityka dzieje najnowsze. Szef stawia na politykę dzieje najnowsze. Tak. Proszę bardzo, losujemy pytanie z kategorii polityka i dzieje najnowsze. Grał pan ostatnio za 2000, więc najniższa stawka to będzie 2200. 2200, tak zagra. I tak zagra pan, dobrze. Jakim skrótem określa się organizację krajów eksportujących ropę naftową? Panie Erwinie? OPEC. Tak, zgadzam się, OPEC. Tak jest. Pan Erwin ma w tej chwili 2000, pan Krzysztof ma 7200 i nie ma już żadnej zmiany. Czy gra pan dalej? Się zastanawiam, jakie mam możliwości, bym obstawił najmniej, przynajmniej. Najmniej 2400, to w razie porażki byłoby 4800, a w razie sukcesu 9600. A jeszcze raz spróbuję. Bardzo proszę. Fizyka. No grać trzeba, prawda? Minimalnie? Tak. Proszę. Jak określa się bryłę z materiału przezroczystego ograniczoną nierównoległymi płaszczyznami? Panie Erwinie. Trapezoid. Nie wiem, ale to... Pytanie z fizyki. Tak, tak. Pamięta pan na fizyce? No już właściwie to nic. Taka bryła przezroczysta. Która ma nierównoległe płaszczyzny. Musiał pan to widzieć. Nic nie wymyślę, nie będę przedłużał. Może powiem coś szczerze, może tak grać telefoniczny, ten trapezoid. To jest odpowiedź. Nie, to jest po prostu pryzmat. Pryzmat. Pamięta pan? No teraz się oko przykładało, światło się załamywało na tym. Pryzmat. Panie Erwinie, dziękuję panu bardzo. Wygrał pan 2000 zł. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc. Panie Krzysztofie, a pan wygrał 4800 w gotówce, plus rachunki w sumie 6297 zł. 62 grosze. Dziękuję bardzo. W życiowej szansie kolejna szansa na wygranie miliona w gotówce.
Wojciech Schulz. Coż tam pan ma dla mnie? Rachunki, proszę. 1492,30 zł. Co jest głównym składnikiem chemicznym denaturatu? Spiritus. Alkohol. Alkohol. Alkohol etylowy, tak jest. Denaturat jest to alkohol z dodatkiem związków chemicznych. Bardzo niezdrowy. Z kim pan przyjechał tutaj? Przyjechałem z moją żoną i z moją córką Martyną. Witamy panie, dobry wieczór. Żona Iwona. Z daleka? No, przyjechałem ze Śląska, z miejscowości Lutowy, to jest koło Rybnika. Proszę bardzo, mamy mapę, mamy graczy telefonicznych. Komu da pan szansę? Prosiłbym gracza telefonicznego z Józefowa. Bardzo proszę, łączymy się z graczem z Józefowa. Panie Wojciechu, no słyszę gwarę śląską. No tak. Tak, słyszę, tak. W domu raczej rozmawiamy gwarą. Może dlatego jestem taki stremowany po prostu tutaj. A że trzeba normalnie mówić, tak? Tak, tak. Niech pan coś powie gwarą do kamer, do naszych widzów. No nie wiem, może kawał jakiś odpowiem. No kawał, świetnie. Facet wychodzi z baru i podpity troszeczkę już, nie? Idzie drogą, dzwoni do jednego domu, jakaś pani przez okno się wychyla. Ej ty pijaku, nie dzwoń tutaj, no bo tu w ogóle nie mieszkasz. No przepraszam, mówi tego. Idzie dalej, znowu za chwileczkę w ten sam dom, znowu dzwoni. Mówiłam ci już raz, nie, ta pani się odzywa. Nie dzwoń tutaj, bo ty tu w ogóle nie mieszkasz. Znowu idzie dalej, gdzieś tam pobłądził trochę, znowu do tego samego domu. Znowu ta sama pani przez okno się wychyla. No i co, mówiłam ci już tyle razy, nie dzwoń tutaj, bo ty tu nie mieszkasz. No to Kajo, mieszką, jak ty mieszkasz wszędzie. Bardzo fajnie. To było po śląsku. Panie Wojciechu, czym się pan zajmuje? To znaczy z zawodu jestem kierowcą mechanikiem, Aha. a od 10 lat już pracuję, prawie 10 lat na stacji benzynowej. Miał pan jakąś przygodę z samochodem? No z samochodem miałem, ale to już we wcześniejszych latach. Może jak jeszcze istniały dwa państwa niemieckie, po prostu był i Berlin podzielony na dwie części, na wschodnią część i zachodnią. Wiadomo, w tych czasach w Polsce nic specjalnego nie można było kupić. Mhm. Myśmy z ojcem się wybrali razem do zachodniego Berlina po telewizory. Czym? No maluszkiem oczywiście. Nawet bez przedniego siedzenia, po prostu żeby się dwa zmieściły, nie? Aha. No, w Berlinie Zachodnim żeśmy kupili te telewizory. I jadąc z powrotem był objazd, po prostu, że zamiast w kierunku Polski na autostradzie musieliśmy najpierw jechać w kierunku Niemiec, Aha. do najbliższego zjazdu po prostu i znowu w kierunku Polski potem. No ojciec powiedział mi, że do najbliższego zjazdu będzie gdzieś około 50 km, no i z powrotem to znowu 50, to było 100 nadrobione. Ta. No benzyna wtedy była, to były czasy chyba kartkowe, szkoda mi było tych ileś tam litrów. I po prostu zjechałem tym maluszkiem na całkiem lewy, najszybszy pas. I po prostu czekałem, aż będzie mniejszy krawężnik trochę, żeby przejechać przez ten pas zieleni, nie? Nawet nie spostrzegłem, kiedy do mnie uderzył z tyłu Nissan. I wpadłem na ten pas zieleni, w którym, na którym stał maluch też na polskiej restauracji. Też czekał? Też czekał, tak. No i... Z telewizorami? Nie, bez... W każdym razie uderzyłem w tego malucha i wgniotłem mu tą belkę do krewy z rozrządu. Olej mu się rozlał od razu po prostu na ten trawnik, a ten Nissan, który do mnie uderzył, miał wgryzioną chłodnicę. No, także tylko ja przyjechałem z małymi obrażeniami, ale telewizor działają do dzisiaj. Przetrwały, ale niezły tak. korek musiał być. No nie, bo to już wszystko odbywało się na pasie zieleni. Aha, właśnie, już w ogóle. No, zanim pomoc drogowa przyjechała i tak dalej. Polacy w RFN-ie. Tak. To były lata. Jeszcze młody nie... pan się wody? Poprosimy o wodę dla pana. Jeszcze młody, niedoświadczony tak, kierowca. Tak, no... Czy mamy połączenie z graczem z Józefowa? Halo? Tak, jestem. Witamy pana, proszę nam się przedstawić. Nazywam się Dariusz Syty, witam pana Wojtka, witam pana Krzysia. Proszę bardzo. Witam. No w czym pan może mi pomóc, panie Darku?
Chciałbym we wszystkim, no ale do trzeciego pytania myślę, że wszystkiego poza może matematyką i fizyką, a najlepszy jestem z historii może powszechnej. Z literatury może coś? Również i moja ulubiona dziedzina to geografia, także z geografii świata może pan na mnie liczyć. Jaki jest pański zawód? Dziękuję bardzo. Jestem studentem trzeciego roku prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. No, tak, super, wiemy, co chcieliśmy super, wiedzieć. Tak. Witamy pana w grze. Wysokiej wygranej życzymy. Proszę bardzo. Wojny i rewolucje. Pierwsze pytanie, panie Darku, co? Grajmy. Spróbujemy. Z którą rewolucją związana jest postać Maksymiliana Robespiera? Panie Dariuszu? Oczywiście z wielką rewolucją burżuazyjną we Francji. Tak, zgadzam się. Z wielką rewolucją francuską. Tak jest. Bardzo proszę. Koszykówka. A jak pan ze sportu, panie Darku? Jeśli chodzi o koszykówkę, na drugim poziomie, drugie pytanie. Interesuję się, oglądam. Proponowałbym grać. To spróbujemy. Spróbujemy, za ile? Zagramy o dwa. Pa-bank, proszę. Ilu arbitrów sędziuje na parkiecie podczas meczu koszykówki? Panie Darku. Dwóch. Dwóch, zgadzam się. Dwóch, tak. Dobrze idzie. Oby tak dalej. Geologia. Z geologii to może nie, to gdybyśmy zmienili na geografię świata. Tak, to będzie. A, pan Darek zadowolony, tak? No, również tak. Bardzo proszę, losujemy pytanie z kategorii geografia świata. Z geologią to bywa różnie, te pytania czasami. Tak, no różne są. Tak. Za ile? To może za cztery całe. Proszę, gramy wabank. Skoro pan Darek jest dobry, ja też po prostu zapytam na tym. Jak nazywa się najgłębsza depresja świata? Jest to Morze Martwe. Może pan powtórzyć, panie Darku? Największą depresją świata jest Morze Martwe. Basen Morza Martwego do tafla. Tak mi się wydaje. Chociaż. Zgodzę się. Morze Martwe. Tak jest, Morze Martwe. Pan Darek Krawle mówił, że jego hobby to jest geografia. Bardzo dobrze. Proszę bardzo. Chemia. Ja odpada. Z chemii to ja też nie. Z może na motoryzację, panie Darku? No, jeśli pana kategoria taka jest. A geografia polska? Ja się przychylę oczywiście. Nie, chociaż mi też motoryzacja. Ostatnio nie właśnie pasuje. Powtarzałem sobie takie, przygotowując się na życiową szansę, ale światową, tak. Mm-hmm. To może na motoryzację. Bardzo proszę, lansujemy pytanie z kategorii motoryzacji. To jest które pytanie? Czwarte już? Czwarte. Za ile pan zagra? No, spróbujemy o całość. Gramy wabank, proszę tak. państwa. Jak miał na imię założyciel firmy Peugeot? Pan Dariusz. Panie Dariuszu, dziękujemy panu bardzo. Wygrał pan 1200 zł. Dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Pomyśleć, bo
znana. Francuska firma, tylko chyba sobie nie przypomnę. Przypuszczam, że był Francuzem, skoro francuska firma. Wszystkie imiona, jakie mi przychodzą do głowy, po prostu będą się wstrzymać. Pierre. Jean. Chyba nic nie wykombinuję. Będzie pan strzelał, tak? Tak, chyba tak. No nic, będę strzelał. Pierre. Nie, akurat nie. To... imię to Armand Peugeot. Armand. Czyli Armand. Nie wiedziałem. Armand. No, trudno. Trudno. Dziękuję panu bardzo. Rachunki zapłacone. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Życiowa szansa to teleturniej dla odważnych i niecierpliwych. Dla tych, którzy szybko chcą wygrać pieniądze. Zobaczmy, ile wygra kolejny zawodnik. Michał Rogowski. Kto tak panu gratulował namiętnie tam? Moja dziewczyna Marta. Witamy panią, pani Marto, dobry wieczór. 1460 zł 89 groszy. O jakiej porze najlepiej można wypróbować noktowizor? Noktowizor? O porze nocnej. Tak jest. Mój kolega, muzyk rockowy, opowiadał mi historię, że żona na ich jakąś tam rocznicę ślubów kupiła mu noktowizor, bo on zawsze marzył o noktowizorze. Mając nadzieję, że on założy ten noktowizor i zobaczy, jak ona ładnie wygląda w ciemności. A było to na Mazurach. On założył ten noktowizor na głowę i poszedł w las. Wrócił rano. Skąd państwo przyjechali do nas? Przyjechaliśmy z Chełma. Proszę bardzo, jest mapa, są gracze telefoniczni. Myślę, że zagram lokalnie i poproszę o gracza z Lublina. Proszę bardzo, łączymy się z graczem z Lublina. Czym się pan zajmuje w Chełmie? Studiuję. A oprócz tego jestem sędzią piłkarskim od roku. Świetnie. A jakie są pańskie marzenia? Moje marzenia? Mhm. Myślę, że moje marzenia wiążą się troszeczkę z tym teleturniejem. Mhm. Mianowicie z tą kubką, która tutaj u pana leży. Aha. I myślę, że ewentualną wygraną przeznaczyłbym na może wyjazd do Korei, gdzie zagrają nasi piłkarze. Jest pan kibicem? Tak, jestem kibicem. Nawet wielkim kibicem. No to ile by potrzeba na taki wyjazd? Trudno mi powiedzieć. Zależy, jak nasi piłkarze się spiszą, ale myślę, że około 150. Czego? Tysięcy. Złotych? 150 tysięcy? To znaczy to półtora miliona. 1500 złotych. Półtora miliarda starego, tak. 1500 złotych, emocje i... Czy 15 tysięcy? 15 tysięcy. 15 tysięcy, to w porządku. To uspokoiłem się do... Bo oczywiście u nas można też wygrać i 150 tysięcy nowych złotych. No, było kilka takich wygranych. Ale częściej jednak są te 10, 20, 30, 40 i tak dalej. No tak. Ja panu życzę oczywiście miliona złotych. A zawodowe takie marzenia?
zawodowe. To jest związane ze sportem? Tak, tak, ponieważ studiuję to dziennikarstwo i w przyszłości chciałbym być dziennikarzem sportowym. No i na przykład, w porządku, takie marzenie możemy spełnić. Wygrywa pan te pieniądze, 15 tysięcy, jedzie pan do Korei i komentuje pan pierwszy mecz. Z kim gramy na początek? Na początek? Z Koreą. Z Koreą gramy, z gospodarzem. Niech pan przez minutę pokomentuje na mecz, kiedy strzelamy bramki. To znaczy, kiedy strzelamy bramkę, to z reguły najlepiej jest krzyknąć jest albo gol, bardzo Ale nie, głośno. Tak jak pan komentował. Przez chwilę, z nazwiskami, naszą drużynę. Z nazwiskami? No, przeżyjemy to teraz. No nie wiem, czy mi wyjdzie. A to zobaczymy. A kto ma strzelić bramkę? To pan, kto chce. Znaczy, kto pan chce? Kto chce? Rozumiem. Kto pan chce? Ja jestem w emocjach sportowych. Może wyobraźmy sobie pełny stadion, gwizdek sędziego, Polacy rozpoczynają i pierwsze zagranie oczywiście jest do przodu. Później... Ale nie, niech pan komentuje tak, jak pan to widział. Aha. Proszę państwa, przed nami cały stadion, mnóstwo ludzi. Nasi zawodnicy rozpoczynają grę. Jest pierwsza minuta spotkania. Podanie na lewe skrzydło. Tam wychodzi Marek Koźmiński, dośrodkowuje i popularny Oli gol! Poczułem się jak kibic. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Czy mamy połączenie z graczem z Lublina? Halo? Dobry wieczór. Jest pan kibicem? Nie. A my to w takich emocjach. Na meczu Polska-Korea. Kim pan jest? Nazywam się Stanisław Tarkowski, jestem budowlańcem z zawodu. Witamy serdecznie, proszę bardzo. Witam. Dobry wieczór, panie Stanisławie. Dobry wieczór. Wiem już, że nie jest pan kibicem, ale z jakich dziedzin tutaj powalczymy? To znaczy tak ogólnie, historia, geografia, przysłowia, absolutnie nieścisłe tematy. Rozumiem. A z jakiej dziedziny czuje pan się najsilniej? No, myślę, że z historii. Aha, rozumiem. No nic, dziękuję, zobaczymy. Życzę powodzenia. No, ja także. Witamy w grze. Proszę bardzo. Dziewczyna też się interesuje sportem? Myślę, że po części musi. Geografia Polski. Panie Stanisławie, gramy, prawda? No, pierwsze pytanie. Gramy. Proszę bardzo. Którego województwa stolicą jest Łódź? Panie Stanisławie. Łódzkie. Zgadzam się, jest to województwo łódzkie. Łódzkiego, tak jest. Pytanie mogło być podchwytliwe, dlatego że obecne województwa często nazywają się od regionu, tak, gdzie się znajdują, a nie od nazwy miasta na przykład. Proszę bardzo. Ale jak na pierwsze pytanie, bo w sobotę. Jeździ z panem na mecz, jak pan sędziuje? Słucham? Jeździ z panem na mecz, jak pan sędziuje? Kto? Dziewczyna pańska. Tak, oczywiście. Była kilka razy. No. Jak było? Fajnie. Morze, statki i okręty. Panie Stanisławie? Nieciekawa sprawa, ale drugie pytanie, decyzja należy i tak do pana. No tak. Pan, panie Krzysztofie, jak bym poradził? A tak? Czy ja bym grał? No, tak sobie. Tak sobie. Statki, morze, okręty. Czy raczej bym grał, a tak sobie, no. W porządku, zagrajmy. Będzie proszę na pana. Pan. Nie wiem, ja powiedziałem, że tak sobie. Proszę, za ile? Gramy wabank? No decyzja do pana należy. Zagrajmy za połowę. Dobrze, no w końcu... Coś trzeba zostawić. W razie czego chociaż na dekoder będzie, nie? O, właśnie. Proszę bardzo. Było tak w grze, że poradziłem, żeby grać, bo wydawało mi się bardzo proste. Pani odpadła jednak. Dlatego teraz już nie radzę grać, tylko tak zawsze wolę powiedzieć asekuracyjnie. Rozumiem. W którym z wyspiarskich państw Azji zwodowano okręty Hamakaze i Hamayuki? Panie Stanisławie. Podejrzewam, że w Japonii. Nazwy faktycznie takie wiążące się z Japonią. Czy to była Japonia? Z wyspiarskich państw. Niech będzie Japonia, chociaż pewności nie mam. Tak jest, Japonia.
wiem, że sekretem doskonałej kawy jest wybór jedynie najlepszych ziaren. Kawy Chibo tworzą jedynie najlepsze, świeżo palone ziarna. Ciesz się jej wyjątkowym aromatem w każdej filiżance. Chibo, podaj to, co najlepsze. Bardzo dużo emocji. Bardzo dużo miłości. Bardzo dużo zabawy. Bardzo dużo znaków zapytania. Może będzie jeszcze bardziej interesująco. Bar od poniedziałku do soboty o 20:00 tylko w Polsacie. Proszę bardzo. No i zachował pan zmianę. Bardzo dobrze. Udało się. Toż tam ile tam leży kopa? No? Raz. O, 3 kubki. No to jeszcze co najmniej 12. Malarstwo i rzeźba. Panie Stanisławie? No, niespecjalnie. Nieciekawie. Niespecjalnie. To co zmienimy, tylko na co? To znaczy, ja wiem, może na przysławie. Nie, wie pan, ja to raczej nie bardzo tak. Pan tą piłkę bardziej, nie? Tak, ja piłkę. A poradzi pan sobie z piłki? Nie, nie. No ale to niech się pan nie sugeruje, no. Pan gra. Myślę, że pan sobie poradzi. No, będzie trzecie pytanie. A jak ewentualnie z piłki, to krajowa czy zagraniczna? Tak szczerze mówiąc, to żadna. No, a jak będzie jakiś klub piłkarski? No, może. To może zagrajmy z polskiej piłki nożnej. Proszę bardzo, głosujemy pytanie z kategorii polska piłka nożna. Za ile? To bank. Proszę bardzo. Gram o 6000. Jakim wynikiem zakończył się mecz Polska-Kamerun rozegrany w listopadzie 2001 roku? Pan Stanisław. Nie mam zielonego pojęcia. Podejrzewam, że wygraliśmy i nie wiem, 2-0. Mógłby pan datę powtórzyć? Tak, listopad 2001. Czyli rozegrane w Poznaniu zakończyło się bez bramek, czyli 0-0. Tak jest, 0-0. Panie Stanisławie, dziękujemy bardzo. Wygrał pan 600 zł. Dobranoc. Dobranoc. Na pan prawie połowę już ma. Proszę bardzo. Połowę na ten bilet. Zobaczymy, dla jednej będzie. Osoby, w tym jest powrotem, prawda? Pan liczy. To znaczy, ja chciałbym pojechać z dziewczyną oczywiście. Aha. I to 15 tysięcy by kosztowało. Szczerze mówiąc, to trudno mi powiedzieć, ale tak sobie wyliczyłem. Mhm. Ale nie dzwonił pan? Nie, nie dzwoniłem. Literatura polska. Szczerze mówiąc, kuszące, ale to jest które pytanie? Czwarte. Czwarte. Zagrajmy. Minimalnie. Bardzo proszę. Minimalnie to będzie 3200. Jak ma na imię Doświadczyński, którego przypadki przedstawił Ignacy Krasicki? Nie wiem, czy dokładnie pamiętam, ale ze szkoły średniej lektura. Tak jest. Mikołaj. Tak jest, Mikołaj. Myślę, że moja polonistka by mi nie wybaczyła, żebym nie wiedział. Ale na szczęście wiedział pan i ma pan już 9200. Gramy dalej. Proszę, jeszcze jedną zmianę. To. Tak. Poza tym jeszcze pan nie ma na wyjazd. No tak. Ale na dekoder jest. Kilka. Polskie filmy i seriale. Znowu kusząca propozycja. Czy warto zmieniać, prawda? Zagrajmy minimalnie. Proszę bardzo. 3400.
Jak brzmi imię żony popularnego aktora Cezarego Żaka? To pani też jest aktorką. Chodzi mi po głowie Elżbieta, ale... Pani gra w Klanie. Jest to do przypomnienia sobie. Tak, jest do przypomnienia. Pani gra w Klanie. Faktycznie, bo żona. Ale nie zawsze tak jest. W aktorskich małżeństwach często zachowują swoje nazwiska pani sprzed jeszcze ślubu. Pierwsze skojarzenie to była Elżbieta, ale to raczej odpada. Teraz krążę wokół imion na M, ale to chyba też odpada. Nawet nie wiem, czy to jakieś takie dłuższe imię, czy krótsze. Nic mi nie przychodzi do głowy. Trzeba będzie strzelić. Chyba będzie trzeba strzelić. Trudno, strzelamy. Myślę, że to jest Anna. Katarzyna. Trudno. Katarzyna. Ale pani Michale, dobry wynik. Wygra pan 5800 w gotówce plus rachunki w sumie 7260 zł 89 groszy. Życzymy panu oczywiście, żeby pan został komentatorem sportowym, żeby spełniło się pańskie marzenie, żeby pan pojechał do Japonii i Korei. Ale czy mógłby pan na koniec skomentować końcówkę naszego meczu z Brazylią? Jak to powinno, finał Mistrzostw Świata, jak to powinno wyglądać? Z Brazylią? Może być oczywiście Brazylia. Jak by to wyglądało? Czy to ma być koniec meczu? No, tak, sam finał. Proszę państwa, emocje sięgają granic. Jeszcze raz, nie to. Proszę państwa, co ja państwu będę mówił? Państwo to widzą sami. Emocje są ogromne. I ostatni rzut karny, 90. minuta meczu. Jest wynik 0-0. Nasi chłopcy naprawdę grali wspaniałe spotkanie. I kto będzie strzelał? Kto będzie strzelał? Naprawdę nie wiem, niewiele tu widzę. Tyle się dzieje, ale proszę państwa, kto? Jerzy Dudek podchodzi. Proszę państwa, niesamowicie. Jest! Co ja państwu będę więcej mówił? Polska mistrzem świata! Dziękuję panu bardzo. Dziękuję i gratuluję wygranej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Spróbować swoich sił w życiowej szansie. Wystarczy zadzwonić pod numer 0700 888 500 lub wysłać SMS pod numer 7643 w treści podając swoje imię i nazwisko. Do zobaczenia. Sekretem potrawy są przyprawy. Co knor, to knor.
Teletydzień, twój niezawodny przyjaciel. Bogaty program na świąteczny tydzień, a także specjalnie dla państwa rozmawiamy z gwiazdą Helen Hunt. Ja Bond, czyli 40 lat z agentem jej królewskiej mości. Jak czeladnik z mistrzem, czyli oko w oko z Janem Englertem. Elżbieta II, żelazna królowa, pół wieku na brytyjskim tronie. Oprócz tego zapraszamy państwa na spotkanie przy świątecznym stole z Magdaleną Sturzyńską. W tym tygodniu także praktyczna zakładka i krzyżówka z atrakcyjnymi nagrodami. Teletydzień, twoje programy, twój wolny czas. Już w kioskach. Co najbardziej urzekło panią w naszym kraju? Muzyka Chopina i makaron, makaron, malma. Fantastyczne, fantastyczne. Sześć świeżych jaj. W specjalnym, podwójnym numerze Pani Domu. Niespodzianka na święta. 14 największych biesiadnych przebojów zaśpiewa dla Ciebie Rudy Schubert. Tej płyty nigdy... Pięknego budownictwa, proszę opowiedzieć. Nie, po prostu było tak, ale to by trzeba zacząć od początku. Mianowicie ja chciałam hodować konie. Skończyło się na gęsiach, ale chciałam hodować konie. Mój dziadek był inżynierem rolnikiem i z dziadkiem spędziłam dzieciństwo na wsi.